Dzień dobry, Daria Wojda. W dzisiejszym odcinku OSOS Tutor przedstawię Państwu działanie mobilnej aplikacji dla pielęgniarek Wizyta Pielęgniarska. Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szkoleniem. Dzięki aplikacji mobilnej Wizyta Pielęgniarska możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta oraz uzupełnienie wywiadów pielęgniarskich z dowolnego miejsca w placówce, jak i poza nią, np. w domu pacjenta oraz bez względu na to, czy jest dostęp do internetu. Za pomocą aplikacji szybko i z łatwością wystawisz również e-receptę czy e-skierowanie. Przyjrzyjmy się bliżej tej aplikacji. Co można znaleźć w aplikacji Wizyta Pielęgniarska? Możesz przeglądać harmonogram wizyt i masz dostęp do kartoteki pacjenta z każdego miejsca i o każdej porze. Z poziomu aplikacji wystawisz e-receptę oraz e-skierowanie. Z kolei dostęp do bazy leków BLOS, bazy chorób ICD-10 oraz bazy procedur medycznych ICD-9 pozwoli Ci na łatwiejsze prowadzenie dokumentacji medycznej. A integracja z systemem EWUŚ pozwala sprawdzić status ubezpieczenia pacjenta. Ponadto aplikacja zawiera różnego rodzaju formularze, które usprawniają Twoją pracę. Po zalogowaniu się do aplikacji zostaniemy przeniesieni do okna z wpisanymi wcześniej do terminarza rezerwacjami. Niebieskie kółko przy rezerwacji oznacza, że dane zostały zsynchronizowane i można taką wizytę przeprowadzić bez dostępu do internetu. Na karcie pacjenta możemy zobaczyć szczegółowe dane pacjenta czy informacje medyczne, takie jak uwagi od lekarza, uczulenia, choroby przewlekłe oraz zażywane leki. W dalszej kolejności na karcie pacjenta widzimy dane dotyczące rozliczeń, dotyczące ubezpieczenia, dodatkowych uprawnień oraz złożonych deklaracji. Tutaj możemy wybierać zrealizowane w przeszłości wizyty i przeglądać ich podsumowania. Na końcu znajdują się informacje o opiekunie prawnym i osobach upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej. Klikając w Rozpocznij wizytę, możemy przejść do głównego okna wizyty. W oknie głównym wizyty możemy przeglądać i uzupełniać informacje o stanie ogólnym pacjenta, leki, na które jest uczulony, dodawać rozpoznania ICD-10 czy wpisywać zalecenia. Przeglądać opis od lekarza zlecającego, dodawać wykonane podczas wizyty czynności bądź uzupełniać formularze. Tutaj widzimy przykładową listę formularzy. Po kliknięciu na jego nazwę pojawia się okno dodawania formularza, gdzie w wygodny sposób możemy uzupełnić go danymi. Aplikacja umożliwia pielęgniarkom ordynować leki oraz wystawiać e-recepty, dodawać skierowania oraz przeglądać w razie potrzeby i edytować sposób rozliczenia. Jeśli chcemy przerwać wizytę i anulować wprowadzone zmiany, klikamy na krzyżyk, a klikając w haczyk wyślemy i zakończymy wizytę, jak również przejdziemy do podsumowania. Po zatwierdzeniu jesteśmy przenoszeni do okna podsumowania, wygenerowanego na podstawie podanych podczas wizyty danych. W zależności od ustawień może to być dokument historii zdrowia i choroby lub HL7 CDA. Po wprowadzeniu danych klikamy na przycisk haczyka w prawym górnym rogu. Jeśli zdefiniowaliśmy PIN, program poprosi nas o jego podanie. Wizyta została przygotowana do wysłania. Aby rozpocząć pracę z aplikacją mobilną Wizyta Pielęgniarska, należy posiadać konto w systemie dla placówek medycznych KS SOMET, Serum albo KSPPS, a następnie pobrać aplikację ze sklepów Windows Store lub Google Play. Jakie są zatem zalety skorzystania z aplikacji Wizyta Pielęgniarska? Pracując w terenie lub zdalnie, masz dostęp do dokumentacji medycznej Twojego pacjenta z każdego miejsca. Warto tutaj podkreślić, że z aplikacji możesz korzystać nawet bez dostępu do internetu. To oznacza, że nie tracisz danych wpisanych podczas wizyty. Możesz też swobodnie przechodzić pomiędzy oknami aplikacji. Raz pobrane dane pozwalają na przeprowadzenie wizyty, która zostanie wysłana do systemu w momencie przywrócenia połączenia. Korzystając z szerokich funkcjonalności aplikacji, oszczędzasz czas na wypełnianie dokumentacji, a tym samym zyskujesz więcej czasu dla pacjenta. Budujesz tym samym profesjonalny wizerunek wśród swoich pacjentów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki z cyklu OSOS Tutor.